To cześć. Ja jestem Dawid. Cześć Magda. Zajmuję się w Clearcode tech leadowaniem. Poza tym głównie backendem. Czasami też jestem takim projektowym woźnym. Jak trzeba coś połatać, powycierać, jak się coś odleje, to też się tym zajmuję. Prywatnie troszkę się bawię muzyką, troszkę się bawię sztuką algorytmiczną bez użycia AI. Taki niemodny jestem. Jestem beznadziejny we wszystkim tym, co właśnie wymieniłem. Dzisiaj porozmawiamy sobie o projekcie. Ten projekt zaczęliśmy jako Clearcode w styczniu 2018. Zrobiliśmy im MVP w 5 miesięcy. Zanim coś takiego jak GDPR zaczęło obowiązywać, u nas to znamy pod nazwą RODO. Ten projekt to jest Consent Management Platform o pewnej nazwie, której wam nie zdradzę. Oczywiście. Czym jest Consent Management Platform? Są te takie pop-upy, które was denerwują na stronach. To nasza wina. Ogólnie. System, który działa pod spodem, służy do tego, żeby was powiadomić jakby o tym, jak was śledzimy, jak was nie śledzimy, jakie macie wybory. Jeśli się zgodzicie, to kto was będzie śledził, którzy partnerzy, tak? Czy to będzie Google, czy LinkedIn, czy nie wiem, coś reklamowego, co tam Noemi lubi, tak? No i ogólnie, jeśli wyrazicie zgodę lub nie, lub jakąś częściową zgodę, to mamy obowiązek to zapisać, mamy obowiązek to respektować i udostępnić naszym klientom API, żeby oni również mogli to respektować. No więc krótko mówiąc, nawiązując do poprzedniej prezentacji, jak klikniecie allow all, to Noemi będzie szczęśliwa, bo będzie mogła was śledzić, tak? Jak klikniecie deny, to Noemi będzie nieszczęśliwa, bo nie będzie mogła się. Dobra, to co to jest w ogóle za prelekcja? To jest taka trochę retrospektywa. Gdzieś tam po tych 5,5 latach w projekcie w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, sobie tak pomyślałem, kurde, czy ja się czegoś nauczyłem w ogóle. No i sobie tak usiadłem i zacząłem sobie rozpisywać, tak, co bym patrząc w tył zrobił lepiej, co bym zrobił inaczej. I stwierdziłem, że kurde, z tego może być prelekcja. Więc zacząłem w ogóle prowadzić takie rozmowy. To jeszcze nie. Takie rozmowy z wszystkimi ludźmi, znaczy nie wszystkimi, z wieloma ludźmi, którzy byli zaangażowani w ten projekt przez lata i mieli na niego duży wpływ. A na przykład rozmawiałem z Łukaszem. Łukasz, pomachaj ludziom. Gdzie ty jesteś? No. Dobrze. No i ogólnie na przykład też z ludźmi w firmie u naszego klienta, tak? I zrobiłem taką serię wywiadów, z nich zebrałem wnioski i zrobiłem takie ogromne miro i próbowałem z tego zrobić prelekcję, co zajęło mi bardzo dużo dni. Oczywiście ta prelekcja będzie w jakiś sposób, no, biased, jak to się mówi. Tak, stronnicza, dziękuję bardzo. Będzie stronnicza, tak, no bo to jest moje zdanie, tak? To nie jest dekalog, jakby tu nie będę wam mówił, co macie robić na 100%, tak? Tylko no, to jest gdzieś tam jakoś chronicze ze względu na moje doświadczenia. Więc oczywiście może nie działać w waszym projekcie, możecie mieć inne warunki, innego klienta i tak dalej, ale uważam, że warto się tym podzielić. Właśnie dlaczego, tak? Bo wydaje mi się, że mój team miał taką unikalną perspektywę na projekt, bo zwykle jak zaczynamy projekt, no to jesteśmy w nim jakieś max 2-3 lata, tak? I potem idziemy w pizdu, tak? Albo inna opcja jest taka, że dostajemy projekt od tych ludzi, co byli w nim 2-3 lata i patrzymy i mamy takie, ja pierdolę, nie? I już mówimy, że to jest legacy. No i my akurat mieliśmy takie doświadczenie, że sami sobie napisaliśmy to legacy i potem z nim handlowaliśmy, więc jakby troszkę mogliśmy przeanalizować cały ten proces, dlaczego tak się często w ogóle dzieje. No i no uważam, że nie gadamy za dużo o tych rzeczach. Lubimy gadać, że ło, nowe narzędzie,
Tak, że nie wiem, sam Altman znowu wymyślił coś nowego, tak i tak dalej. A nie bardzo gadamy o tym, jak gadać z biznesem, jak gadać z klientem i jak tworzyć te produkty, żeby miały taką wartość, ile pieniędzy oni wydali, nie? No. Kiedy dzieje się akcja? Akcja dzieje się po tym już dowiezieniu tego MVP. Nie będę wam tu opowiadał, że byliśmy tacy fantastyczni w te 5 miesięcy dowieźliśmy MVP i piu, 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 nie? I w ogóle, bo to jest nudne, tak? To jest całe success story. Nikt tego nie chce słuchać. Więc w momencie, w którym zaczynamy, tak? Udało nam się dojść do tego deadline'u, no i zastanawiamy się, co robić dalej, nie? Więc no to tak 5,5 roku projektu będę próbował zmieścić w tej prezentacji, kończąc na tym, kiedy skończyłem ją robić, czyli na grudniu zeszłego roku. Więc dzień dobry, to jest moja prezentacja, nazwałem ją Bóle dorastania i teraz będę próbował w 45 minut opowiedzieć wam 5,5 roku. Dobra, no to jak już się dowiedzieliście, zaczęliśmy na haju, tak? Zaczęliśmy po tym super dowiezieniu, wszyscy szczęśliwi, nie? I to było fajne z wielu powodów, tak? Przede wszystkim nasz mały, niemały team dowiózł to, nie? I w ogóle klient był szczęśliwy, kupił nam Lego w prezencie, nie? I w ogóle i poszliśmy na piwo i świętowaliśmy i wszystko i przez te 5 miesięcy klient cały czas do nas przyjeżdżał. Ciągle współpracowaliśmy, ta komunikacja z biznesem była praktycznie nieprzerwana i mieliśmy jeden goal, tak? Zrobić produkt, który będzie zapewniał ludziom tak zwany compliance, tak? Z tym, czyli zgodność z tym RODO, GDPR-em i tak dalej. No i mieliśmy dobry plan na to, zrealizowaliśmy plan, no super, nie? No więc sukces dla nas, dla biznesu, ale to ma swoje konsekwencje, tak? No bo ten produkt, on powstał w te 5 miesięcy, no ale wiadomo, że miejscami musieliśmy pójść na skróty, tak? Więc no, narósł jakiś tam dług techniczny i było wiele miejsc, w których sobie założyliśmy, dobra, jak już tam przejdziemy ten deadline, to my to poprawimy, nie? Ale nie było czasu na to poprawianie, no bo produkt był nadal bardzo młody i jeszcze potrzebowaliśmy feature'ów, nie? Trzeba było jeszcze dorzucić parę rzeczy, które były potrzebne. Klienci już tam kupowali i już tam zadawali pytania, kiedy wdrożycie to, tamto i tak dalej. Więc był już taki, na samym początku, takie, żyją we mnie dwa wilki, nie? Jeden mówi mi naprawiaj tech debt, a drugi mówi mi rób feature'y. No i ogólnie klient się przyzwyczaił do tego, że dowozimy rzeczy w ekspresowym tempie, także no była... Było takie trochę założenie, że będziemy nadal tak zapierdalać, no ale było to nieutrzymywalne na dłuższą metę. Więc niefortunnie no, doszło do jakiegoś tam spadku, tak? Ponieważ klient miał kilka różnych pomysłów i co chwilę zmieniał zdanie, które te pomysły wdrażać, więc co chwilę zmieniał kierunek projektu. No jak co chwilę zmieniamy kierunek, to tak naprawdę nie robimy szybko postępu, niż jakbyśmy się poruszali trochę wolniej, ale w jednym kierunku, tak? Nawet jeden z tam wyżej postawionych ludzi u klienta no, sami to przyznał po tych latach, że przez to, że nie było czasami tego jednego kierunku, no to miało to wpływ na tą naszą szybkość dostarczania rzeczy. Bo na początku kierunek był prosty. Mamy GDPR. GDPR zaczyna obowiązywać w maju, tak? Ma działać tak, żeby spełniało. Amen. Oczywiście nie jest to takie proste, bo GDPR jest kompletnie pokrecone, ale jakby cel był prosty. I mieliśmy też super w ogóle szansę na biznes. Znaczy klient miał, no my mu pomagaliśmy, ponieważ byliśmy na rynku, który dopiero powstawał, tak? Czyli ten compliance, zgodność z tym prawem, to była rzecz, która dopiero powstawała. Także to jest super szansa, nie? Tylko to też ma swoje konsekwencje, bo jak macie nowo powstały rynek, to nie wiadomo, w jakim kierunku on pójdzie, tak? Jakby nie wiemy, co się stanie. I podam wam przykład. Noemi wam wspominała o czymś, co się nazywa IAB. Oprócz standardów takich, jak już wymieniła, takich jak OpenRTB, no to oni zaproponowali też framework do właśnie konsentu. No bo ludziom, którzy serwują reklamy, zwykle zależy
na tym, żeby móc te reklamy serwować dalej. Więc zaproponowali framework do właśnie spełniania tych zasad tego GDPR. Nazywa się to TCF, Transparency and Consent Framework. No to sobie tak myślimy, to jest super. Wszyscy tego będą chcieli, nie? No brainer, tak? Jest to standard zaproponowany przez respektowaną organizację, tak? Który zapewni nam compliance, ponieważ ważni ludzie w ważnej organizacji to wymyślili. Skoro to jest duża, dojrzała organizacja, to też będą mieli świetną dokumentację. No i klienci już o to pytali, tak? Już też się dowiedzieli, że będzie TCF i już mieli takie, no, kiedy będzie ten TCF? No i CEO firmy zapytał nas, kiedy będzie TCF? I myśleliśmy, dobra, robimy TCF. Weryfikujmy te założenia. Patrzcie, no, znalazłem taki fajny artykuł na stronie ClearCode'u, gdzie opisujemy tego TCF-a i ten artykuł ma dwie takie sekcje, czyli zalety i pułapki tego podejścia, no i widać już pewien potencjalny problem tego frameworka, tak? Więc no, może ten guaranteed compliance nie jest takie zapewnione. Znalazłem też taki na przykład artykuł, że IAB w Europie za między innymi TCF-a dostało w ogóle karę nałożoną przez Urząd Ochrony Danych Osobowych bodajże w Belgii. Więc troszkę nam się ten plan sypie, tak? No dobra. Wróćmy do tego artykułu. Być może zwróciliście uwagę na pewne szczegóły, tak? Że od tego czasu, kiedy ten TCF wszedł, to zostały już wydane trzy ważne wersje, tak? I mimo, że ten artykuł był już napisany solidne parę lat temu, no to w zeszłym roku trzeba było go jeszcze aktualizować. Więc to z tą dokumentacją i z tymi zmianami, no to bywało różnie, bo jak sobie tak sprawdziłem w Jirze, to mieliśmy 102 taski na DON, które były, dotyczyły TCF-a. Tyle pracy to zajęło. I nadal zajmuje. Więc extensive documentation, easy to implement też tak trochę odpada, ale na szczęście klienci rzeczywiście pytali o to, tak? Więc dostarczyliśmy im ten framework i oni nie chcieli go używać, bo dowiedzieli się, że jest problematyczny. Także koniec końców mniej niż 1% klientów tego tak naprawdę używa. Więc no, nawet TCF na swojej stronie ma pop-up, który jest niezgodny z TCF-em. Więc no cóż, z tymi rękami tak rzeczywiście bywa różnie. Są rzeczy, które nam się wydają, że są oczywiste, a niestety nie będą działać. Więc to jest jeden z wielu przykładów, które spowodowały to, że kierunek w tym projekcie cały czas się zmieniał, tak? Było ciężko cokolwiek zaplanować na dłuższą metę. Moglibyście zapytać, dobra, no ale wy jesteście teamem ekspertów ClearCode, AdTech, MarTech, Privacy, czemu nie powiedzieliście klientowi, co ma robić? Jakby jasne, możemy dogadywać, doradzać klientowi pod względem technologii i z naszym know-how, no ale nie powiemy mu, jak rynek się zachowa i jak zachowa się, nie wiem, Parlament Europejski, tak? Więc no, to jest ryzyko, które no, bierze na siebie klient, no i musi sobie ten biznes rozgryźć. No ale jest coś, co możemy robić, tak? Skoro już nie da się klientowi wskazać sensownego kierunku, no to możemy się zająć tym, w czym jesteśmy dobrzy, tak? Czyli zajmowaniu się technologią. Jak zajmuję się technologią w rozwijającym się projekcie? Ano, jest na to kilka punktów, tak? Zaczniemy od tego długu technicznego, o którym wspomniałem. W ogóle dług techniczny to jest ogromny temat, więc jakby nie rozwinę go tu tak bardzo, jakbym chciał, ale może ktoś z Was już ma ochotę kiedyś zrobić o nim prelekcję, nie? No to można. Ja chętnie posłucham. Kilka zasad dotyczących długu technicznego to jest to, że on, jak się nim nie zajmujesz, to on będzie rósł, nawet jak nie będziesz nic zrobił. No ja wiem, ja też przez parę ostatnich lat trochę długu technicznego nabyłem. Też jeśli będziesz miał duży tech debt, to ciężko będzie ci się poruszać do przodu, tak? I będziesz miał problem z osiąganiem swoich celów,
Więc nawet jak próbujesz wdrażać nowe rzeczy na szybko, no to tego tech debtu nigdy nie prześcigniesz, tak? Niezależnie jak szybko się poruszasz. Więc jakie mam tipy na radzenie sobie z tym długiem technicznym? Przede wszystkim trzeba go spłacać regularnie. Dług techniczny jest bardzo trafnie nazwany. On się zachowuje jak prawdziwy dług. Jeśli nie będziemy na bieżąco sobie go spłacać, no to może nam się w ogóle wymknąć spod kontroli i możemy wpaść w spiralę zadłużenia, tak? Możemy dojść do momentu, w którym nie będziemy w stanie pracować nad projektem, ponieważ będzie się tyle rzeczy w nim pieprzyć, trzeba będzie tyle rzeczy zaktualizować albo zmienić, że po prostu wszystko się będzie psuło. I widziałem takie projekty. Trzeba mieć jakiś proces na to, tak? Coś regularnego. Na przykład w naszym zespole mieliśmy regularne spotkania, w których rozmawialiśmy o długu technicznym, co chcemy teraz wziąć na tapetę, czy tam na tapet i czym chcemy się zajmować, tak? Jeśli możecie, używajcie właśnie narzędzi do pilnowania tego procesu, tak? Jakaś dżirka, jakieś organizowanie backlogów i tak dalej. Warto mieć testy E2E, bo dług techniczny często wiąże się z refaktorowaniem. I te testy dają nam gdzieś jakiś taki gwarant bezpieczeństwa, że jak coś zmienimy, to nagle się coś nie wypieprzy, tak? Jeśli możecie, możecie monitorować dług techniczny. To jest akurat dość trudne zagadnienie, bo pewnych aspektów długu technicznego ciężko jest monitorować. Możecie oczywiście na bieżąco sprawdzać, skanować na przykład, jakie w zależności w waszych serwisach są, czy nie są za stare, czy nie ma jakichś tam bugów dużych, security, etc., 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 ale to jest strasznie gruby temat. No i takie moje małe coś, o czym możemy porozmawiać po prezentacji, to lepiej się skupić na większej części jakiegoś komponentu TechDeptu niż na pojedynczych taskach. To ogólnie prowadzi do lepszej komunikacji z biznesem i jakby takiego większego zadowolenia z tego spłacania. No i nie zapominajcie o security. Brak security to też jest TechDept. Okej. Kolejna rzecz, o której chciałbym porozmawiać, to stack techniczny. Napisałem kiedyś taki artykuł, się nazywał There is no such thing as a perfect tech stack. Ale wydaje mi się, że my jako team zbliżyliśmy się do tej, powiedzmy, perfekcji. Jak to zrobiliśmy? No przede wszystkim tak, trzeba się trzymać tego, co się zna. Zwłaszcza jak macie deadline na 5 miesięcy, tak? No to nie jest moment, w którym należy do, nie wiem, do projektu wdrożyć Haskella, bo zawsze chcieliście go spróbować, nie? Więc tak porównując sobie technologię, tak, możecie w technologii użyć takiego standardowego przykładu, nie? Który może nie jest super ekscytujący, bo już to znacie i nie nauczycie się niczego nowego, no ale macie z tym doświadczenie, tak? Jesteście w stanie przewidzieć problemy, które się pojawią, działa, tak? I łatwo znaleźć ludzi, którzy z takim kawałkiem technologii mają doświadczenie, tak? Natomiast możecie wybrać też alternatywę i wybrać coś bardziej ekscytującego, tak? Z tym, że no, będziecie musieli się nauczyć, jak z tym pracować, tak? Ciężko będzie wam przewidzieć, jakie problemy będziecie mieli z tym nieznanym wam kawałkiem technologii. Możecie mieć problem ze znalezieniem ludzi, którzy w tym pracują, na przykład jak wam się zrotuje trochę zespół albo coś. Więc no, wybór stoi przed wami, tak? W zależności ile macie czasu i ochoty do grzebania i ile wam ludzie płacą za to w ogóle. Okej. Więc jeśli chodzi o te nowe rzeczy, tak, to trzeba na to uważać. Dobrze jest wybierać na przykład takie komponenty, jak już chcecie czegoś spróbować, które łatwo będziecie mogli zastąpić czymś innym. Ale z drugiej strony też trzeba monitorować to, bo może się zdarzyć tak, że coś nowego zastąpi to, co używaliście do tej pory. Mieliśmy taki mały przypadek. Używaliśmy czegoś, co się nazywało Docker Swarm do orkiestracji jakby wszystkich naszych kontenerów. No i się okazało po jakimś czasie, że Azure nie wspiera już Docker Swarma w takiej wersji, jak chcieliśmy i musieliśmy przejść na coś innego. Po prostu Kubernetes praktycznie zabił nam tą technologię, ponieważ stał się dużo bardziej popularny i to szybko. I musieliśmy na tego Kubernetesa przejść, co też zrobiliśmy, ale no nie było to ani łatwe, ani przyjemne, tak? To, co też jest dobrym sposobem na wybieranie jakby tego
konkretnego tech stacku, który może Wam się sprawdzić, to, że musicie znać, co jest najważniejszą częścią tego projektu. I w tej części tego projektu najbardziej się skupiać na optymalizacji i na wyborze narzędzi, które znacie, tak? Reszta może być taka bardziej elastyczna. Na przykład w przypadku takiego CMP, no to musimy zbierać te konsenty od ludzi i gdzieś tam je zapisywać na jakimś serwerze, tak? I to musi działać. To jest prawnie uzasadnione, jakby to ma działać i tyle, tak? Więc my, kiedy projektowaliśmy tą część systemu, zaprojektowaliśmy serwisy, które były tak no, debilnie proste, tak? Które to obsługują i praktycznie nie zmieniamy ich w ogóle od samego początku tego projektu. Są absolutnie, totalnie przetestowane, tak? Mamy trzy levele redundancji, jeśli chodzi o storage tych konsentów, bo są zapisywane po kolei w trzech miejscach. Wszystko jest w konfiguracjach high availability, wszystko jest super skalowalne i napisane w tym, co dobrze znaliśmy. Innym takim przykładem jest na przykład to, żebyśmy wyświetlali te pop-upy, których nienawidzicie, nie? Na stronach różnych użytkowników. I tu też nasze pop-upy w tym projekcie wyświetlą się Wam nawet, jeśli nasz cały klaster padnie, tak? Bo nie generujemy ich w real-time jakby na bieżąco, tylko robimy pregenerację, którą trzymamy na CDN-ie. CDN nam daje jeszcze to, że jest to szybsze, tak? I jest w wielu miejscach, i jest cache'owane. Plus mamy narzędzia, które pozwalają nam, gdyby coś poszło nie tak, szybko cofnąć się do poprzedniej wersji, na przykład pop-upów, czy zregenerować je wszystkie totalnie od zera dla wszystkich klientów w pół godziny. Oczywiście nie optymalizacja jest ok, ale nie do wszystkiego, tak? Nie powinniśmy od niej zaczynać i nie powinniśmy optymalizować całego systemu, bo nigdy nie skończymy, tak? Więc czasami to, co macie, jest ok. I tutaj też na przykład mówiłem, że użyliśmy technologii, którą znamy, tak? Tu mogę akurat powiedzieć, że użyliśmy Node'a. Mogliśmy na przykład użyć Rasta, tak? Tylko że problem jest taki, że żadne z nas wtedy nie znało Rasta. I ok, wiele zespołów poszło tą drogą, nie usłyszało, jest coś takiego, że Rust to jest takie piekielnie szybkie. I potem musieli robić kursy z Rasta, albo w ogóle nie radzili sobie z zaimplementowaniem logiki biznesowej, nie? Więc no, fajnie jest użyć czegoś nowego, ale jeśli macie deadline i jeśli jest to na przykład krytyczny element systemu, to może to nie jest dobry pomysł, tak? Zawsze możecie zeskalować to, co macie, nawet jeśli macie wolniej działającą technologię, to jeśli napiszecie to tak, że możecie się skalować w trzesz, tak, to może to wystarczy. Ewentualnie po jakimś czasie, jeśli zauważycie, że na przykład Wam ten komponent nie performuje tak, jakbyście chcieli, możecie go przepisać na tego, nie wiem, Rasta, tak? Wtedy już będziecie mieli rozwiązane wszystkie problemy w tym komponencie i napisaną całą logikę biznesową, więc przepisanie tego będzie znacznie łatwiejsze niż napisanie tego od zera. OK. A do tego są bardzo dobre mikroserwisy. Ale tutaj muszę Was oczywiście uprzedzić, że no, mikroserwisy to nie jest dobry pomysł dla każdego projektu. Tutaj akurat w Kikodzie mamy takie projekty, że raczej się przydają, ale w innych przypadkach no, bym raczej nie polecał. Na razie. No i tak. Dobrze. Możecie też używać na przykład tymczasowych rozwiązań. Coś, co zastąpicie czymś innym później. Tylko, że musicie być uważni, ponieważ tymczasowe rozwiązania rzadko są tymczasowe. Dokładnie. OK. No więc tak, pokażę Wam taki scenariusz, tak? Potrzebowaliśmy szybko panel administracyjny dla klientów. Ale to tak potrzebowaliśmy szybko, szybko. Trzeba było jeszcze robić inne rzeczy. To co wymyśliliśmy, mieliśmy fajnie napisane API. Wymyśliliśmy coś takiego jak React Admin. To jest czymś, co tworzy Wam panel administracyjny jakby pod specyfikację API. Tak? Jakby wiadomo, no, to nie jest super fajne zawsze narzędzie, ale dla tego use case'u, no to tak, mieliśmy szybko UI, w którym mogliśmy sobie pracować potem, kiedy już uzupełniliśmy inne brakujące feature'y. Nie trzeba było aż tak długo tego setupować. Co prawda takie frameworki, jeśli one są uniwersalne, znaczy automatyczne, no to one nie reagują zbyt dobrze na customizację,
Ale to nie był problem, tak? No bo to miało być tymczasowe rozwiązanie. Ale czy to było tymczasowe rozwiązanie? React Admin do projektu wsadziliśmy te N lat temu w 2018 i mieliśmy go wywalić tak po paru miesiącach. I wywaliliśmy go w zeszłym roku. Co się stało? Ano, priorytety się zmieniły w projekcie. Potem team trzeba było ograniczyć ze względu na budżety. Potem klient chciał troszkę zmienić kierunek znowu w projekcie i jakieś tam nowe API zaproponować. Później jednak zrezygnowaliśmy z tego pomysłu, bo okazało się, że rynek tego nie chce. Więc zdecydowaliśmy się skupić na tych feature'ach, które mamy i je dopracować. Potem product owner stwierdził, że dobrze by było mieć nowe UI i powiedział, że fajnie by było je mieć w 3 miesiące. Ale wtedy to już nie był task na 3 miesiące, tak? Ponieważ dodaliśmy kupę rzeczy do tego dashboardu w tym React Adminie i dużo customizacji, które były okropne do zrobienia, ale były potrzebne, żeby produkt miał sens dla jego użytkowników, tak? Bo jak macie automatyczne coś, co wam się zbuduje w oparciu o API, no to możecie czytać formularz i się zastanawiać, o co w ogóle biega, nie? Więc no, nie było sensu też tego przenosić jeden do jeden na nową technologię, tak? Więc no, wymagało to trochę więcej czasu. No i trzeba pamiętać o tym, jeśli mamy coś, co jest tymczasowe, no to to jest de facto dług techniczny i trzeba go tak traktować, jakby, bo to nam będzie rosło i to będzie coraz trudniejsze do zastąpienia. Ale wzięliśmy to pod uwagę, tak? Zaczęliśmy zmieniać tego React Admina na nowy projekt. To było coś, o czym zawsze marzyliśmy, tak? Super architektura zbudowana od zera, w czystym Reakcie, tak? Mogliśmy to dowolnie rozszerzać, customizować. Mieliśmy sensowny UX, tak? Bo mogliśmy go sobie zaprojektować tak, jak chcieliśmy. Klienci nie musieli pytać, o co chodzi w tym formularzu, tak? Nie zajęło to niestety 3 miesięcy, zajęło trochę więcej. No i zarząd bardzo chciał u klienta, żeby to wypuścić wcześniej, bo coś tam marketing, tak? Więc zdecydowaliśmy się, ok, zrobimy tak, że najważniejsze rzeczy już zmigrowaliśmy na nowe UI i to opublikujemy, a część mniej ważnych feature'ów będzie przekierowywała na stare UI. I potem, no to jest tylko tymczasowe i potem to zastąpimy. Ale czy na pewno? Nowe UI wdrożyliśmy w zeszłym roku w marcu i nie zastąpiliśmy tego starego jeszcze do dzisiaj. Także zrobiliśmy to jeszcze raz. To poszło nie tak. No, znowu dużo zmian w projekcie dotyczących integracji z nowymi produktami, które w międzyczasie klient wypuścił. Potem product owner rozstał się z firmą klienta, więc znowu zmieniliśmy ten kierunek, zwłaszcza, że nasz klient jeszcze sobie kupił inną firmę i chciał się z nią integrować, więc wylądowaliśmy w tym samym miejscu, tak? No ale co najważniejsze, nie powiedzieliśmy klientowi, ej, jak my znowu zrobimy coś tymczasowego, to znowu to tak zostanie, tak? Znaczy, w sumie trochę mówiliśmy, no ale mogliśmy mówić bardziej. Dobra. Okej. Okay. Numer 4. Zmiana wkurzających nas vendorów. AKA Billing and BI are hard. Dobrym pomysłem zwykle w projekcie jest wybranie czegoś SaaS-owego zamiast pisanie tego od zera, zwłaszcza jak macie tight deadline, tak? Jeśli jest jakieś narzędzie, które możecie dołączyć albo kupić, to prawie zawsze będzie to tańsze niż development, tak? No bo development dużo kosztuje i ludzie często o tym zapominają. Development też jest trudny, a o tym zapominamy cały czas, nie? Więc czasami naprawdę lepiej zapłacić trochę i kupić jakieś narzędzie, niż próbować je budować od zera. I są dwie takie rzeczy, które często się pojawiają właśnie w projektach, które zawsze staramy się zastąpić i zawsze nam się wydaje, że to będzie łatwe. Jedno to będzie billing, a drugie business intelligence. W naszym przypadku raportowanie. Tool do raportowania, budowania raportów, tak?
No bo jeśli chodzi o business intelligence, no to bardzo często w tych narzędziach performance jest marketingowo fajny, a w rzeczywistości słaby. I dobrze jest dobrać taki tool, jak już mam wam coś doradzić, pod storage, jakiego używacie, bo ludzie, którzy produkują te BI, oni wam powiedzą, połączymy się z każdą bazą danych, jaka istnieje. Ale nie powiedzą wam, połączymy się tylko z jedną bazą danych w jakiś sposób, który dobrze performuje, a reszta będzie do dupy, tak? Bo nie taka jest ich praca, więc warto brać pod uwagę bazę danych. Na przykład, jeśli macie MS SQL-a, no to weźcie coś z Microsoftu, w tym przypadku Power BI, tak? Inna rzecz, która jest bardzo istotna w narzędziach BI-owych i która jest często ciężka do rozwiązania, no to jest data tenancy, tak? Czyli pilnowanie tego, że dane, które należą do tego klienta, były prezentowane tylko temu klientowi. No chyba, że lubicie pokazywać innym też te dane, no to jest spokojnie, ale raczej staramy się tego unikać, zwłaszcza w sektorze e-privacy. Embedowanie tych raportów we wszelkich dashboardach będzie zawsze do dupy. Niezależnie jakie to będzie tool BI-owy. Embedowanie jest złe i ogólnie ja jestem głównie backendowcem, więc ja się tym wam nie przejmuję, ale nasi frontendowcy bardzo dużo mieli punktów z okazji embedowania różnych tuli. No i przede wszystkim you ain't gonna need it. Możesz czasami zbudować prostsze narzędzie, które wyświetli ci prosty jeden raport, zamiast podłączać całego BI-a, tylko dlatego, że będzie ci się wydawało, że będziesz w tym kreatorze wyzwigowym ten raport edytował co chwilę, co się nigdy nie dzieje. Okej. No ale mamy też billing. I tutaj napisałem cztery przykazania billingu. Po pierwsze, zawsze na początku zapomnijcie o tym, że to jest potrzebne. Następnie, jak już zajmiecie się tym billingiem, to zajmie wam to więcej czasu, niż wam się wydawało. Nauczycie się nienawidzić dostawcy tego billingu, który wybierzecie i będziecie myśleć, że sami napiszecie coś lepszego. To jest gwarantowane w każdym projekcie, za który się płaci. Więc tak, no oczywiście można to takie narzędzie jak billing sobie zastąpić, jeśli nienawidzicie swojego życia i nie chcecie spać w nocy. I naprawdę, ja rozumiem to, tak? No w przypadku BI-a sugerowałem stworzenie czegoś prostszego, ale w przypadku billingu ja naprawdę uważam, że lepiej jest użyć zewnętrznego tula, nawet jeśli go naprawdę nie lubicie, tak? Ale nie róbcie tego sobie. Jakby to prawie zawsze nie jest dobry pomysł. Oczywiście ja to mówię za siebie, tak? I podobnie jest z waszymi komponentami legacy. Bardzo często jest coś takiego, że myślicie sobie, ja to napiszę od zera, lepiej. Tylko się okazuje, że macie jeszcze kupę innych rzeczy, system działa, musicie utrzymywać tamto, nie nadążacie z nadpisywaniem tego nowego, tak? I utrzymujecie dwie wersje. Jak w React Adminie, tak? Albo jak we frameworku z pewnej firmy, dla której kilka osób będących na sali pracowało kiedyś. No. Okej, no ale projekt to nie tylko technologia, projekt to też ludzie. I ludzie są trochę jak dług techniczny, tak? Nie da się przed nimi uciec. Dobra, może nie powinienem porównywać ludzi do długu technicznego, tak? Porozmawiajmy o tym, jak budować dobre relacje. Jeśli chodzi o współpracę z klientem, to sobie tak wymyśliłem takie pięć rzeczy, które wydają mi się kluczowe. Po pierwsze komunikacja, po drugie proces, po trzecie transparencja, zaufanie oraz utrzymywanie. Zacznijmy od tej komunikacji, tak? Jakby to jest taki trochę trop, jak jesteście na jakimkolwiek korpo spotkaniu, to jest bardzo często, musimy się komunikować, komunikacja jest najważniejsza, komunikuj się ze mną, to wtedy nasz projekt nigdy się nie wyjebie, nie? I jakby, nie, no komunikacja jest trudna, jakby
sensowna komunikacja. Rzeczy się gubią w gąszczu wszystkich informacji. Projekty są trudne, jest dużo zmiennych i dobrze jest mieć do tego framework. Takim frameworkiem jest na przykład Scrum. Scrum według mnie jest frameworkiem do komunikacji. Niekoniecznie do prowadzenia projektu, ale do komunikowania się w nim. Tylko trzeba go dobrze używać. Po pierwsze, fajniej jest mieć product ownera. Ja to mówię z perspektywy osoby, która pracuje w software house dla klienta. Tak? Jest super, jeśli ten klient ma jedną osobę, która podejmuje decyzje, a nie na przykład kilka takich osób, tak? Albo nikogo nie ma i nikt nie chce podejmować decyzji. Wiem, że to jest trudne, tak? W niektórych projektach, no ale jakby to według mnie jest bardzo istotne. Druga istotna rzecz jest taka, że tego product ownera trzeba za włosy zaciągać na każdy Scrum meeting. Mimo, że czasami Scrum mówi, ale product owner nie musi być na niektórych spotkaniach, mam to w nosie, tak? Jakby to się naprawdę przydaje. Dlaczego? Znaczy, może tak, najpierw jak to zrobiliśmy? Product owner u nas był na każdym stand-upie, był na każdym co drugim retro, że mieliśmy takie jedno retro zarezerwowane wyłącznie dla internalowego zespołu, na zasadzie narzekamy na klienta bez klienta, tak? A potem mieliśmy retro z klientem, że narzekaliśmy na klienta z klientem. Więc były jakby dwa tryby tego, tak? Z przeklinaniem i bez. I z klientem. Jeśli chodzi o review, planning, refinement, te spotkania były otwarte dla wszystkich z firmy, jakby u klienta. Każdy mógł wpaść i się dowiedzieć czegoś o projekcie, bo to jest ważne, żeby ludzie wiedzieli. Nie możemy też polegać na tym jednym, biednym product ownerze, że on potem wszystko przekaże wszystkim. Także było otwarte. Kto chce, niech przyjdzie. Po co my to zrobiliśmy? Przede wszystkim taka organiczna komunikacja to jest najlepsza komunikacja, tak? Gdzieś tu nawet napisałem, tak. To jest jedyna dobra opcja na to, żeby być na bieżąco, zwłaszcza w projekcie, który się jeszcze aktywnie rozwija, tak? Być na tych spotkaniach. Te daily trwa krótko, mam nadzieję, tak? O tym za chwilę. Więc jeśli sobie rzeczy powiemy, no to nie ma głuchego telefonu, że a dobra, czy ja teraz napiszę raport z tego spotkania, tak? Albo zaprzęgnę tego AI toola, który napisze mi raport z tego spotkania i potem product owner się będzie zastanawiał, co się odjebało, bo AI na przykład wymyśliło sobie jakiś nowy feature, nie? Albo... No i przede wszystkim to też pomaga w współpracy. Jeśli macie z kimś współpracę taką na dłuższą metę, to fajnie jest, jak się poznacie z tymi ludźmi i rzeczywiście się fajnie z nimi współpracuje, bo wtedy to ma naprawdę pozytywny wpływ na projekt. Więc tak, no powiedziałem, że ten Scrum się przydaje, jeśli się go odpowiednio używa, a potem powiedziałem wam, że nie macie słuchać Scruma i product ownera zaciągać na spotkania. Wiem, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Na przykład takie, że okej, product owner był u nas na każdym stand-upie, ale to nie będzie działać, jeśli stand-up nie będzie ograniczony czasowo. Zakładacie 15 minut na stand-up, mija 15 minut, jest koniec stand-upu. Jak spieprzyliście, to znaczy, że trzeba go następnym razem zrobić lepiej. Bo jeśli będziecie to cały czas przedłużać i pieprzyć temu zajętemu product ownerowi jego harmonogram, no to on przestanie przychodzić. Tak samo jeśli chodzi o retro, oprócz oczywiście timeboxa, team musi rozumieć, po co retro jest, żeby z niego efektywnie korzystać. Bardzo często w teamach gdzieś tam się w jakimś czasie zapomina i się mówi, no my nie mamy żadnych problemów, nie? Nie musimy robić tego retro, ja tu marnuję czas. I dwa miesiące później się okazuje, że jakieś dwóch ludzi się między sobą pokłóciło, bo nie rozwiązało jakiegoś problemu wystarczająco wcześnie, a retro nie było. Tak samo oczywiście możemy otworzyć część spotkań skramowych dla całej firmy, ale nie możemy z tego zrobić potem takiego targu, że potem każdy będzie, ale ja myślę, że to powinno inaczej zrobić i tak dalej, i tak dalej. To będzie działać tylko wtedy, jeśli product owner będzie jedyną osobą, która może podjąć decyzję. On sobie może na zapleczu pogadać z tymi innymi ludźmi, ale on podejmuje decyzję na tych spotkaniach i on się wypowiada na temat tego, co powinniśmy zrobić. Inaczej no to po prostu nie będzie działać, tak? Tutaj pomaga taka rola, o której się często w projektach zapomina, to znaczy Scrum Master. To jest strasznie zabawne, bo większość z nas, jak zaczyna jakieś kursy ze Scruma gdzieś tam,
To zaczyna od roli Scrum Mastera, robi sobie z tego jakiś certyfikat, tak? Certified Scrum Master i potem zapomina, że Scrum Master jest potrzebny. To nie musi być full-time rola, tak? Każdy może ją brać, ale ważne, żeby było wiadomo, kto to jest. U nas mamy rolę nieistniejącą w Scrumie, nazywa się Project Manager i Project Manager jest takim trochę Scrum Masterem. Pilnuje tego porządku. Okej, okay, no to jak ta komunikacja pomogła? Na przykład z TechDeptem, tak? Jeśli mamy dobrą komunikację z klientem, to jesteśmy w stanie mu powiedzieć, ej, jak się tym nie zajmiemy, mimo że to nie przyniesie więcej pieniążków od klientów, to zaczniesz tracić pieniążki, bo się rzeczy wypieprzą, tak? I on to może zrozumieć, jeśli mamy dobrą komunikację, bo ma kontekst, ma cały czas, co się działo w projekcie, dlaczego ten TechDept w ogóle powstał. Druga rzecz, no to dzięki komunikacji byliśmy w stanie na przykład przekonać klienta, żeby zatrudnił sobie service team. Ale z tym service teamem musieliśmy sobie ustalić proces. OK, co z tym procesem? Scrum to jest jakiś proces, ale czasami nie wystarcza, tak? Mieliśmy taki problem, że product owner i w ogóle staff tej firmy co chwilę do nas pisał z jakimiś pytaniami czy problemami, najczęściej w ogóle w prywatnych wiadomościach, na przykład do tych osób, które częściej odpisywały na te wiadomości, tak? I rozwalało nam to sprinty. Więc potrzebowaliśmy do jakiegoś procesu, jakiejś pomocy, tak? Więc stwierdziliśmy, OK, zatrudnijcie service team. I oni zatrudnili service team i service team zaczął nas pytać o te rzeczy. Więc trochę nie wyszło. Bo nie wystarczyło zatrudnić dodatkowych ludzi, trzeba było z nimi ustalić jakieś zasady działania, tak? Więc Scrum tu nie pomógł, musieliśmy dołożyć coś od siebie. No to dobra. Pierwsze co, podzieliliśmy się naszymi zabawkami, tak? Czyli zamiast dać im rybę, to nauczyliśmy ich łowić rybę, czy coś. No to jakie wędki im daliśmy? Ano, stworzyliśmy dla nich specjalny taki admin panel, zrobiony w takim low-code'owym toolu, który zajął nam bardzo mało czasu, a na wewnętrzne sprawy wystarczył. Cookie scanner, który mieli dla tego compliance w tym projekcie, udostępniliśmy im wersji, którą mogli sobie wywołać na własnym komputerze i zobaczyć, co jest nie tak ze stroną klienta. Zrobiliśmy serię takich spotkań, gdzie pokazaliśmy im, jak oni zadają pytania na temat jakiegoś problemu, jak my go rozwiązujemy typowo i nagraliśmy je i oni mogli sobie to robić wtedy sami, a my mogliśmy się zająć developmentem, tak? Oprócz tego, jeśli były rzeczy, których oni nie mogli zrobić samodzielnie, no to na to też mieliśmy proces, tak? Mieliśmy coś, co nazwaliśmy service issues, była to osobny space w Jirze, gdzie oni sobie między sobą mogli tam dyskutować, jak ten problem rozwiązać, jakie są problemy i sobie je trakować. A jak już nie potrafili tego ogarnąć, no to wtedy importowali to do naszego deweloperskiego space'a i omawialiśmy sobie, jak te service issues rozwiązać. My ze swojej strony obiecaliśmy, że do każdego sprintu jakieś service issues weźmiemy, tak? I na refinementach z tymi ludźmi z tego teamu omawialiśmy to service issues, o co chodzi i jak to spriorytetyzować. Oczywiście priorytetyzował to kto? Product owner. Jakie są dobre praktyki przy czymś takim? Przede wszystkim, jak nie ma taska, to nie ma roboty. Jak ktoś ci przyjdzie na Slacku i ci powie, możesz mi tu rozwiązać taki problem, bo to ci nie zajmie dużo czasu, to prawie na pewno wsiądziesz na 3 godziny, tak? Więc jeśli widzisz od razu, że to będzie trochę roboty, mówisz, sorka, umówiliśmy się, że task musi być na takie rzeczy. I tyle. Jeśli sprawa będzie bardzo ważna, to wróci z tym samym pytaniem CEO. Druga rzecz, nie ma wiadomości prywatnych. Jeśli masz pytanie o projekt, masz problem, piszesz na publicznym kanale. Daje to dwie rzeczy. Po pierwsze, buduje się wiedza o projekcie, bo wszyscy widzą, jak rozwiązywać pewne problemy. Po drugie, jak ktoś napisze do mnie, a ja na przykład, nie wiem, wiem coś niezdrowego i zamknę się w jednym z mniejszych pomieszczeń w naszym biurze, tak? No to ktoś inny może podjąć tą rozmowę z tym klientem. OK, porozmawiajmy sobie o tej transparencji. Wiem, że jest 8. Ale pizza jeszcze nie przyszła, także nie mam konkurencji. Dokładnie. Jeśli chodzi o tą transparencję, no to jest kolejny taki buzzword. Ludzie lubią mówić, my jesteśmy transparent. Jesteśmy, kurwa, tak transparentni, że widać po prostu, co jest za nami, nie? Przez nas. No ale ogólnie
jakbyśmy sobie to mieli zdefiniować, no to tu przede wszystkim chodzi o to, żeby być otwartym i szczerym. Szczerość nie jest taka prosta, tak? To wymaga tej komunikacji i tej dobrej relacji, żeby to w ogóle osiągnąć. Transparencja też działa tylko wtedy, kiedy jest praktykowana przez obie strony rozmowy. Przykład. Zostaliśmy kiedyś ochrzczeni mianem product teamu przez naszego klienta. Mieliśmy nowego product ownera, bo przekonaliśmy firmę, żeby sobie go zatrudnili. Musieliśmy go sobie trochę pokołczować, no ale się gość wdrożył ostatecznie. Dodaliśmy z nim jakieś różne procesy, zaczęliśmy pracować fajnie, wszystko było super, nazwali nas product teamem tego produktu. Co się działo na zapleczu? Ano, firma w ogóle klienta zaczęła się mocno rozwijać. Zaczęli tam zatrudniać ludzi, nowego CTO, jakichś tam menedżerów i tak dalej. Kupili jakąś inną firmę, włączyli to w swój projekt, mieli jakiś jeszcze dodatkowy projekt, który oni zaczęli. Wszystko zaczęli reorganizować i my nie mieliśmy pojęcia w ogóle, że to się dzieje. My myśleliśmy, że to jest cały czas ta mała firma, której robimy ten produkt jedyny, który mają w swoim portfolio, nie? Więc oni zaczęli nas jakby chronić przed tym, co się dzieje innego w ich biznesie, co miało na nas wpływ, czego my nie rozumieliśmy, tak? Bo przestali być... Ja mogę mówić transparentnie, jak to się ładniej mówi. No transparentnie. Transparentnie. Jakie były tego konsekwencje? Ano, ci nowi wszyscy dyrektorzy i menedżerowie, których zatrudnili, patrzyli na ten nasz projekt i nie byli z niego zadowoleni, bo jakieś tam rzeczy były nie tak, nie rozumieli na przykład, że projekt ma pewne problemy, które wynikają z historii tego projektu i kompletnie nie rozumieli, bo nigdy z nami nie rozmawiali nawet, tak? Ale gadali z naszym product ownerem, jakie mają problemy i product owner nam tego nie powiedział. I koniec końców stało się tak, że ci sami ludzie po prostu zamiast gadać z product ownerem napisali do naszych szefów ClearCode, co się odpierdala, nie? Wszystko przez kompletny brak jakby przejrzystości i komunikacji między dwoma firmami. Jak to naprawiliśmy? No, będąc transparentnymi, zaprosiliśmy ich do naszego biura, zrobiliśmy im prezentację na przykład o Edepcie, tak? Przy okazji widać, że cały czas używam tego samego szablonu. Porozmawialiśmy z nimi, wytłumaczyliśmy co i jak i co z czego wynika i nagle było lepiej, tak? Nagle mieliśmy z nimi super relacje, nagle mogliśmy, oni rozumieli skąd się pewne rzeczy wzięły i dlaczego na przykład niektóre rzeczy zajmą mniej albo więcej czasu, tak? Zaproponowali nam, że w takim razie trzeba się skupić bardziej na długu technicznym, bo zrozumieli skąd on się wziął i gdzie jest najbardziej problematyczny, więc po prostu nam zaufali, tak? O zaufaniu krótko. Przede wszystkim to wszystko, o czym mówiłem wcześniej, jest potrzebne, żeby to zaufanie dostać, ale z drugiej strony, jeśli będziemy mieli to zaufanie, to te wszystkie rzeczy, o których mówiłem wcześniej, będą lepsze. Jakby to jest takie, nie wiem, działa z drugiej strony, tak? Ale wszystko... Co? Gdzie? Gdzieś coś mówił. No. Ale wszystko to trzeba utrzymywać. I właśnie to utrzymywanie to jest taki trochę clue mojej prezentacji. No bo co trzeba utrzymywać w projekcie? Z jednej strony software, architekturę, nasze narzędzia, naszą dokumentację, nasz dług techniczny czy bus factor, tak? Ale z drugiej strony trzeba dbać o to, żebyśmy w teamie mieli dobre relacje, żebyśmy mieli dobre relacje z klientem, żeby tam Scrum działał, tak? Ten Scrum Master, o którym wspominałem, tak? Żeby te procesy były działały cały czas tak samo, żeby one się tam nie zaczęły zmieniać nagle i żebyśmy byli transparentni, żebyśmy byli szczerzy, tak? I to są rzeczy, o których jakby trochę opowiadałem. To są wszystko rzeczy, które trzeba aktywnie utrzymywać, bo wszystkie te rzeczy, one z czasem się psują, jeśli o nie nie dbamy, tak? I bardzo często się zapomina trochę o tym, że jedno i drugie jest tak samo ważne. Jakby z jednej strony tak, ważne jest to, żeby pilnować tego, żeby nam technologia nie siadła, ale z drugiej strony, jeśli nie będziemy dbać o to, żeby w zespole czy z klientem
wszystko działało tak, jak to założyliśmy. Nikt nie będzie pilnował tego, że na przykład, ej, czemu to spotkanie się przedłuża, czemu nie idziesz normalnym procesem, czemu nam nie powiedziałeś o tej dużej decyzji, o której było. To też zacznie nam wpływać bardzo źle na projekt, nawet w niektórych przypadkach bardziej niż te technologiczne rzeczy. Więc traktujmy to tak samo. No i jak to się u nas sprawdziło? Myślę, że zrobiliśmy dobrą robotę. Wiem, taki trochę circle jerking, ale myślę, że nasz team naprawdę poradził sobie z tym wyzwaniem i stworzyliśmy im produkt, który zarabia pieniądze, który był w stanie pozyskać po dość wyczerpującym audycie inwestora. Między innymi dzięki temu, że namówiliśmy ich do naprawy pewnych problemów, tak? Jest bardzo stabilny, jest coraz bardziej dojrzały i dobrze się skaluje. Bardzo dużo usprawnień do tego produktu, dzięki temu, że fajnie nam się nad nim pracowało, wyszło po prostu jako oddolne inicjatywy. Nie trzeba było, nie siedzieliśmy na dupie i nie czekaliśmy, aż klient nam powie, ej, poprawcie to, tak? Tylko sami wymyślaliśmy, ej, to trzeba byłoby poprawić, to mogłoby działać lepiej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? No i mogliśmy też kapitalizować w tych trudnych momentach, jak na przykład z tym nowym managementem, na tej relacji, że mogliśmy po prostu porozmawiać z nimi, wytłumaczyć, jakby zyskać to zaufanie, tak? Więc kudos dla zespołu, z którym pracowałem i po stronie klienta, i po naszej stronie. Super ludzie, polecam, 15 na 10. I dzięki Wam za wysłuchanie mojej prezentacji. Dobędę mikrofonu. O! To dajesz impro. Ja wiem, ile było tasków z TFC. TCF, nie TFC. A. Proszę. O, dwa. Pięknie, i mamy koszuleczkę albo bluzę. Drugie też je mam wymyślić. Dum, 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 dum. Wyłączamy prezentację, scrollujemy do slajdu. Nie, no nie, nie, zróbmy coś. Wydaje mi się, że trzy. Pięknie. Dobra, Kasia, masz dwóch. Do ubrania. Dobrze. No i, aha, nie, jeszcze pytanie. Noemi, ty jesteś od internetów. Czy tam jakieś pytania padły? Mamy jakieś pytania do prezentacji? Nie ma pytań w internecie. Co to za internet? Właśnie, może na sali. Patrz, wszystko przedstawiłeś. To, nie, ale właśnie nie, bo mi się wydaje, że to jest utopia po prostu. Wiesz, ja tego słucham i też przecież już lat w branży trochę i to jest utopia. O, mamy pytanie od front... Mogę powiedzieć, czy od frontendowca z tego projektu? Aha, okej. Okay. Ale Dawid już nie będzie mówił. Gdzieś jest. No dobra, to my Wam bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o tą część oficjalną prezentacji, to by było na tyle. Dawid, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. No oczywiście, zawsze. Dawid zawsze niepokonanym. No, a my Was zapraszamy na afterparty i to z tą pizzą to chyba nie do końca trafiłeś, bo ja tam widziałam, że smurfy przyniosły, więc pizza już jest. Zapraszam Was na pizzę. Albo muszą słyszeć ludzie na online. Dzięki bardzo jeszcze raz.